Istnieje teoria, która mówi, że w kreskówce Ed i Eddie wszystkie dzieciaki są martwe i żyją one w czyśćcu. Trwa tam nieskończony okres dzieciństwa. Wyjaśniałoby to, dlaczego nie ma tam żadnych dorosłych. Są różne teorie o ich śmierci, począwszy od eksplozji poprzez wyciek gazu czy wybuchy nuklearne, a kończąc na chorobach, które rozprzestrzeniły się i wybiły większość Ameryki Środkowej. Inna teoria sugeruje, że dzieci w Kuldesa, zaułku, na którym działa się większa część akcji, są martwymi dziećmi z sąsiedztwa. A każde dziecko pochodzi z innych czasów. Johnny i Rolf z lat 40., Kevin z 90., nas 60. i tak dalej. Nie zawsze tutaj byliśmy. Lecz sąsiedztwo tak. Nawet przed tym, zanim pojawiło się na Ziemi, to okolica zawsze była. Była dla tych, którzy czuli się zagubieni na tej przeklętej Ziemi. Była dla tych, którzy powinni umrzeć długo przed tym, zanim ich prawdziwe życie się zaczęło. Była dla tych, którzy chcieli dorosnąć. Pochodzimy z różnych czasów. Jedna rzecz przypomina nam prawdę o każdym z nas. Żyliśmy w ziemskich realiach na sąsiedztwie, do którego przenieśliśmy się w którymś punkcie naszego życia. Nie pamiętamy dużo z naszego życia na zaułku od czasu, gdy ostatni członek naszej grupy dołączył do nas. Opisaliśmy wszystko, co wiemy. Rolf jest pierwszym, który się tutaj pojawił. W przeciwieństwie do większości z nas, urodził się daleko od zaułka. Nawet po śmierci żyje w duchu wychowania z jego starego świata. Żył w obrębie sąsiedztwa długo przed tym, zanim powstało. Syn pasterza. On i reszta jego rodziny założyła farmę na ziemi, która wkrótce zmieniła się w miejsce, na którym zamieszkaliśmy. Zginął w 1903 roku, gdy zajmował się zwierzętami. Byk uwolnił się, a Rolf, próbując go zatrzymać, został zadeptany na śmierć. Dlatego, nawet jeśli wziął ze sobą sporą ilość inwentarza swojej rodziny, uznał, że nie zabierze ze sobą bydła. Codziennie zajmuje się farmą, ale jest bardziej szczęśliwy, kiedy może pobawić się z innymi dzieciakami z sąsiedztwa. Johnny był zawsze samotnym dzieciakiem. Rolf został jego pierwszym ziemskim przyjacielem. Gdy przybył na zaułek po śmierci, jego rodzice przenieśli się na ziemię farmy Rolfa, niedługo po jego śmierci. Nie było tam żadnych dzieci ani żadnej pracy do podjęcia. To w dużym zakresie wpłynęło na jego psychikę. Tak narodziła się deska. Razem wędrowali po kraju, wspinając się po drzewach, bawiąc się i wpadając w kłopoty. Niestety nie trwało to zbyt długo, gdyż kilka lat później Johnny został zarażony chorobą. W 1922 roku zmarł po długiej walce z gruźlicą. Widział swojego wymyślonego przyjaciela, który był z nim aż do końca. Nawet po śmierci. Johnny wciąż spędza dużo czasu na tułaczce po śmietnikach i ulicach. Po nim pojawił się Eddie. Eddie urodził się w Nowym Jorku i przeprowadził się do sąsiedztwa w 1932 roku, gdy wielki kryzys uderzał pełną mocą. Okolica, mimo tego, że była inna, zaczynała nabierać form z przeszłości, gdy rodziny wprowadzały się i dzieliły teren, który niegdyś należał do rodziny Rolfa, wieczny intrygant. Eddie robił wszystko, aby poprawić trochę jakość jego nędznego życia. Nawet jeśli kosztowało go to utratę przyjaźni czy czegoś innego. Eddie zginął w 1939 roku po jednym z jego wielkich planów wyłudzenia pieniędzy. Utopił się, chcąc przekroczyć lokalną rzekę, gdy próbował uciekać od wściekłych dzieciaków, których próbował oszukać. Nawet po śmierci szuka sposobu na zdobycie pieniędzy. Sara i Ed przybyli niedługo po tym. W późnych latach 40. zaułek prawie osiągnął swoją ostateczną formę po planowanych zmianach, które stały się popularne po wojnie. Zarówno on, jak i ona dorastali w czasie II wojny światowej.
Oboje mieli różne sposoby na ucieczkę od swojego życia, dzieci zabitego żołnierza i ciężko pracującej matki. Sara była wściekła jak osa i wiecznie wszystko nadzorująca, gdyż chciała wywrzeć na innych wrażenie i pokazać, że to ona tu dowodzi. Tak właśnie wyobrażała sobie życie pani domu. Ed z drugiej strony podszedł do tego kompletnie inaczej. Wyłączył się kompletnie. Właściwie to wyłączył praktycznie wszystko i wszystkich ze swego życia. Stając się kimś, kto na pierwszy rzut oka był kompletnym idiotą. Ed stał się wielkim fanem filmów i komiksów o potworach, co ujawniło się po wojnie. Niedługo po tym, w 1953 roku, Ed i Sara zginęli w wypadku samochodowym, gdy ich matka zabierała ich na wizytę do dziadków. Nas wprowadziła się chwilę po ich śmierci. Nas była dzieckiem kwiatów. Jej rodzice byli hipisami. Była naturalnie piękną dziewczyną, więc zawsze znalazła sposób na zwodzenie chłopców. Żyła flirtując i bawiąc się chłopakami bez żadnych złych intencji. Zginęła prawdopodobnie w najgorszy i najbardziej chory sposób spośród wszystkich dzieciaków i z sąsiedztwa. W lecie roku 1979 seryjny morderca wtargnął do jej domu w środku nocy i zgwałcił ją. Zabił ją i całą jej rodzinę. Po tej traumie, w podobny sposób jak Ed, odcięła się od świata i zapomniała o jej rodzicach i dlatego po śmierci nigdy nie otrzymywała żadnych nakazów od wychowawców w przeciwieństwie do nas. To dawało jej sporo czasu na zabawy, którym poświęcała czas. Zaraz po tym wprowadził się Ed. Był dzieckiem dwóch wysoko postawionych profesjonalistów. Przeżył większość życia bez nich. Ed stał się cichym i inteligentnym dzieckiem z łagodnym i wstydliwym podejściem do życia. Zawsze był ciekawskim typem. Uwielbiał eksperymentować z rodzicami, gdy tylko miał okazję. To spowodowało, że w 1986 roku gaz połączony z palnikiem Bunsena zamienił go i jego dom w proch. Ed po śmierci kierował się zapisanymi rozkazami od rodziców. Kevin był kolejnym, który dołączył do grupy. Urodził się w dzień śmierci Eda. Był jego przeciwieństwem. Kevin pochodził z rozbitego domu. Był zuchwały i odważny. W ciągu życia był cyniczny i zły, co pokazywał na innych dzieciakach. Jego ojciec ubliżał mu i znęcał się nad nim, nie poświęcając mu żadnej uwagi do końca jego dni. Gdy jego ojciec upił się, Kevin próbował się mu postawić, a jego ojciec skatował go. Zginął w drodze do szpitala podczas zimy 1990 roku. Jego ojciec spędził resztę życia w więzieniu. Po śmierci jego życie różniło się od tego, które toczył na ziemi. Miał ojca, który zasypywał go prezentami, jednak nadal zastraszał go nawet po śmierci. Jimmy był ostatnim, który przybył na zaułek. Zmarł w 2000 roku, niedługo po wprowadzeniu się do domu, w którym żył ojciec Kevina. Miał białaczkę, odkąd nauczył się chodzić. Zawsze był dzieckiem słabym, a ponieważ miał nadopiekuńczych rodziców, to nigdy nie znajdował się w towarzystwie innych dzieci. Spędził całe życie w małej sypialni, kompletnie odcięty od świata. Jimmy przez jakiś czas żył na pograniczu śmierci, ale wreszcie zakończył swój pełen cierpienia żywot. Siostry Ochetki różniły się od innych mieszkańców zaułka. Nigdy nie prowadziły ziemskiego żywota. Były dziećmi demonów. Wysłane zostały z piekła, aby uprzykrzać życie już torturowanych dusz mieszkańców sąsiedztwa. Zaskakujące jest to, iż głównie interesowały się Edami z nieznanych przyczyn. Prawdopodobnie obrały ich jako cel, gdyż byli najsłabsi z całej naszej grupy.